Panie marszałku, Wysoka Izbo, może kilka słów na temat pracy nad tą ustawą. Tak wygląda ustawa dostarczona przed dwoma dniami wieczorem posłom, do tego, żebyśmy ją opracowali. Tak wygląda ta ustawa. Tak wygląda ręka wyciągnięta do opozycji po to, żeby zachęcić ją do współpracy. Tak właśnie. 100 stron ustawy, 50 stron uzasadnienia, do tego jakieś 50 stron uzasadnienia i rozporządzeń. Mówię o tym nie dlatego, że się żalę, że przez dzień nie można tego przeczytać. No można to przeczytać, chociaż ta ustawa nowelizuje 23 ustawy i porównanie jej z tymi ustawami wymaga niezłego sztabu osób. Ale ja się pytam, jak Polacy mają wybrać opcję domyślną, którą zaproponował im ZUS, bo przecież nieznajomość prawa szkodzi, prawda? Czytając tą ustawę, czytając to, co tu jest. Ja się także pytam, jaki jest powód takiego gwałtownego pośpiechu, żeby natychmiast wprowadzić ją i oczywiście zaraz głosować poprawki. Przecież to nie jest ręka wyciągnięta do opozycji. Dzisiaj rano słyszałam takie łagodne, miłe posłanki Prawa i Sprawiedliwości, które zachęcały opozycję do współpracy, pana prezydenta, pana premiera, który wyciągał tą rękę. No ja się pytam, czy to jest właśnie ta ustawa dzień wcześniej rzucona, to jest ręka do współpracy. Państwo chcecie, żeby opcja domyślna, która polega na tym, że środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych do IKE była objęta opłatą manipulacyjną. Ja pierwszy raz słyszę, która jest podatkiem de facto dochodowym, żeby pobierać ten podatek wcześniej. Kto wie, jak będzie wyglądał podatek dochodowy za 20 lat? Kto robi takie manipulacje? No chyba tylko ten, kto oczywiście ma nieczyste intencje. I tak około 20 miliardów trafi rzeczywiście do Funduszu Rezerwy Demograficznej, która będzie zarządzana, jak mówi ta ustawa, bo ja ją akurat przeczytałam, ale tak bym chciała zapytać posłów PiS-u, kto to przeczytał w ogóle, tutaj siedzących nawet, która trafi do Funduszu Rezerwy Demograficznej, którą będzie zarządzać Fundusz Rozwoju, tak? Fundusz Rozwoju i ten właśnie wspomniany wcześniej pan redaktor Marczuk, który później był sekretarzem stanu. Tutaj jest taka metryczka w tej ustawie o tym, jakie zgłasza się poprawki. No i rzeczywiście ten fundusz zgłosił poprawkę, że zamierza podnieść zarządzanie z tymi środkami, opłatę oczywiście. I tak jeśli aktywa tam będą wynosiły 70 miliardów, to ta opłata będzie wynosiła 70 milionów, jeżeli 80, 80. A czy państwo wiecie, ile ona wynosi teraz? W tej chwili wynosi 2 miliony i pensje ludzi, którzy pracują w ZUS-ie, normalne budżetowe pensje, a stopa zwrotu jest wyższa niż stopa zwrotu OFE. Tak to mniej więcej wyglądało przez całe długie lata. Więc ja się państwa pytam, co tam cudownego będzie robił redaktor Marczuk, który wszystkich straszy, że nie będą mieli emerytur. Owszem, jeżeli zainwestują w to, to będzie miał emeryturę tylko i wyłącznie właśnie ten pan redaktor Marczuk. I to nie złą całkiem emeryturę, sądząc po wielkości środków za zarządzanie. Jeżeli macie państwo konto z dziedziczeniem, to jaki jest problem, żeby przenieść tam te środki? No jaki? No chyba tylko taki, żeby ludzi zniechęcić do takiej opcji, żeby im po prostu powiedzieć, nie przenoście pieniędzy do ZUS i brać udział w tej akcji, którą właśnie zapoczątkował wiele, wiele lat temu pan redaktor Marczuk, et consortes i podobni, którzy obrzydzali publiczny system emerytalny właśnie po to, żeby tworzyć takie hybrydy. System emerytalny musi być jasny i przejrzysty. Każdy obywatel musi wiedzieć, jaką otrzyma emeryturę. To nie mogą być takie o bajki Jasia i dzielenie się pieniędzmi z rynkiem kapitałowym jak złodzieje po nocy. To nie mogą być takie ustawy, które są rzucane na ostatnią chwilę i które zwykły, normalny obywatel nie jest w stanie po prostu zwyczajnie zrozumieć. Diagnoza tej ustawy tutaj jest następnym problemem. To jest stek banialuk i bzdur, która mówi o tym, że należy uwierzyć
lub należy zmienić paradygmat. Pytam, na jakiej podstawie, jakie są dowody, kto wcześniej zrobił jakiekolwiek analizy. Za moment powinna być ocena otwartych funduszy emerytalnych. Ja mówię o tym, już kończę, że ta ocena funduszy emerytalnych powinna poprzedzić to po to, żebyście państwo wiedzieli, co w tej ustawie robić. Ale nie. Państwo nie macie na to najmniejszej ochoty, bo trzeba jak najszybciej pieniądze przetransferować, jak najszybciej się do nich dostać i jak najszybciej je wydać po uważaniu, bez żadnego nadzoru. Bo to już nie my będziemy przy władzy za te 10-15 lat i nie my będziemy odpowiadać za te emerytury. Dziękuję bardzo. Jesteśmy za odrzuceniem oczywiście tej ustawy. Dziękuję bardzo.